Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale po dwumiesięcznej przerwie od nagrywania. Na początku małe wyjaśnienia. Nie mogłem nagrywać niestety z różnych powodów na swój kanał filmów, ponieważ byłem w szpitalu, miałem operację. Nie będę mówił jaką, ale po prostu miałem operację. Co prawda nie groziłam i jakby wszystko jest ok. Ale po prostu też jakby przez ten czas zajmowałem się jakby sobą, jakby spędzałem czas też również z rodziną, z przyjaciółmi i z najbliższymi osobami i po prostu też miałem jakby dużo sprawdzianów w szkole i tak dalej i po prostu jakby tak szybko zleciał mi nawet ten czas, nawet serio nie wiem kiedy, że minęły 2 miesiące od opublikowania ostatniego filmiku na moim kanale. Ale wracam, mam nadzieję, że jakieś pomysły będą mi nadal wpadały do mojej głowy. Dzisiaj oczywiście haul zakupowy po raz kolejny. Co prawda mam dla Was tylko 3 rzeczy do przedstawienia, ale jutro przyjeżdża mi kolejna rzecz, więc będzie to 4. rzecz, którą również dogram i Wam pokażę. Także co? Myślę, że możemy przechodzić do haulu zakupowego. A jeżeli oczywiście jesteś nowy na tym kanale, to zostaw oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia o najnowszych moich filmach. I oczywiście zostaw łapeczkę w górę, jeżeli ten film Ci się spodoba. Także co, przechodzimy do pokazywania Wam rzeczy. Dobra, może zaczniemy od bielizny. Rzeczy, które sobie kupiłem, to bokserki Tommy Hilfiger. Oczywiście Wam tutaj pokażę. Nie wiem, czy one mają metkę. Oczywiście mają, ale ja uciąłem też ten, także tu Wam pokazuję Tommy Hilfiger. Są to bokserki. I tu mają akurat tą obwódkę, nie wiem, pasek czerwony, ale są też w kolorze niebieskim, zielonym, w kolorze jeszcze chyba żółtym, no różne są kolory. Wiem, że na pewno było 5 par, kupowałem je oczywiście na Zalando, bo gdzieby inaczej. Gdzie indziej je kupować niż na Zalando. No i co? I kosztowały one, nie pamiętam już dokładnie ile, ale jeżeli sprawdzę, to Wam się tutaj wyświetli cenę. Dobra, następną rzeczą, jeżeli chodzi o takie, wiecie, bielizny, te sprawy, to są skarpetki również z Tommy'ego Hilfigera. Co prawda czarne, ale takie na lato bardziej. Ogólnie, jeżeli chodzi o sam materiał ciuchów Tommy Hilfiger, czy to Tommy Jeans, czy Tommy Hilfiger, to naprawdę, jeżeli chodzi o skarpety, bluzy, czy nawet bokserki, są mega, ale to mega, są zrobione z mega, ale to mega materiału. Bo na przykład skarpety i te bokserki, które Wam pokazywałem, są takie, wiecie, z takiego materiału mega przyjemnego, który nawet w dotyku jest mega super. I tak samo te skarpetki. No co, standardowe logo Tommy, tutaj napis Tommy, tu oczywiście rozmiar, także też to był oczywiście 5-opak albo 6-opak, ale chyba raczej był to 5-opak. Tu mam oczywiście drugą skarpetkę, już nie będę Wam pokazywał. A no i co, no i w środku oczywiście jeszcze ma też ten typowy taki paseczek biało-czerwony od Tommy'ego. No i co mogę Wam jeszcze o tym powiedzieć? Ogólnie to mówię, no jeżeli chodzi o samą markę i jeżeli chodzi o ich materiał, z którego oni robią te ciuchy, to jest mega, mega zarąbisty i bardzo Wam polecam. Jeżeli ktoś będzie kupował coś z Tommy'ego lub będzie chciał coś kupić z Tommy'ego, to naprawdę mega, mega, ale to mega polecam. No bo no tak jak mówię, no są to po prostu zarąbiste jakościowo rzeczy, tak? Wiadomo, że na przykład z Nike'a czy z innej marki też są bardzo przyjemne w dotyku i w ogóle materiałowo są super. Ale no tutaj akurat Tommy'ego Hilfigera i Tommy'ego Jeansa można pochwalić naprawdę za tą jakość w tych jakby tej odzieży i tak samo z tego co patrzyłem w obuwiu w sklepie Tommy'ego, to też mega, mega wszystko jest zrobione. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy. No i kolejną rzeczą, którą mamy, jest to oczywiście bluza, jak już widzieliście teraz, Jordana.
Czarna bluza, typowa, z kapturem oczywiście. I tutaj też muszę oczywiście ich pochwalić, bo zarówno w środku, jak i na zewnątrz tutaj jest ten materiał zarąbisty. Oczywiście bluza jest z kieszeniami na brzuchu, znaczy z kieszenią na brzuchu, nie z kieszeniami, przepraszam bardzo. W środku co? W środku też ma jakiś taki paseczek. Oczywiście metkę ma tutaj. No jest ona taka bawełniana, ale nie tak bardzo mocna jak niektóre, jak inne bluzy, tylko tak leciutko. Jest mega ciepła. Oczywiście napis Jordan. Z tyłu oczywiście nie mamy nic, tylko sam kaptur. I kosztowała ona chyba z tego co kojarzę też około 350 chyba złotych czy coś takiego. Zresztą też wam cena się tutaj wyświetli. Ja już tych cen tak dokładnie mówię, nie pamiętam, bo ja to kupowałem te 2 miesiące temu, czy tam nawet miesiąc temu i sobie po prostu ich nigdzie nie zapisałem. Jakby nie zapamiętałem sobie ich do końca w głowie, po ile te ciuchy były. Ale ogólnie wszystko jest Zalando i jutro też do mnie dojdzie kolejna paczuszka z Zalando, więc też ją wam pokażę oczywiście. A więc kolejną rzeczą i w sumie już ostatnią, którą mam wam do zaprezentowania, czyli która przyjechała do mnie dzisiaj kurierem od również Zalando, są to buciki. Buciki już wam pokazuję, z Tommy'ego jeansa, takie proszę bardzo, oczywiście tutaj macie wszystko, Tommy jeans i tak dalej. Są mega, ale to mega fajne. W środku oczywiście mają tą wkładkę w kolorze czerwonym i tam jest to logo Tommy'ego i to wszystko. Sznurowane są oczywiście. Tu wyglądają tak, proszę bardzo. Kosztowało one 331 zł na przecenie, bo normalnie kosztują 509 zł na Zalando. Oczywiście tutaj mamy też drugiego bucika. Rozmiar 45. Akurat mój to jest rozmiar, więc no są mega, ale to mega bardzo fajne, jeżeli chodzi o sam materiał, jeżeli chodzi o noszenie i tak samo jak się zakłada i nosi, to są mega, ale to mega fajne. Co mnie też zaskoczyło, pudełko do nich, bo takie o, proszę bardzo, Tommy Jeans, mega, ale to mega wielkie to pudełko, tak szczerze. Tu oczywiście mamy 1985 rok. I tu oczywiście mamy, że oryginał, no i że Nowy Jork i tak dalej. No a tutaj mamy, że rozmiar 45, no i pokazany ten but na rysunku. Oczywiście po otwarciu pudełeczka, no co, standardowo jakaś folia. Oczywiście folia też jest, kurde, też mnie zaskoczyli, bo folia też jest napisami Tommy Jeans w ogóle. No i szczerze, było to oddzielone jakby, jeżeli chodzi o pudełko i jeżeli chodzi o to, że na przykład jak nam włożyli te buty dwa, to było to oddzielone jakby takim papierem, czego chyba nigdzie jeszcze nie spotykałem w żadnych pudełkach od butów, bo czy to były Nike, czy Adidasy, czy cokolwiek, to naprawdę nie było takiego, wiecie, papieru, który oddziela but od buta, a tutaj naprawdę się postarali i rzeczywiście widać, że no jest to mega, ale to mega dobrze zrobione, ponieważ dzięki temu po prostu no jakby wiecie, no możecie sobie fajnie te buty tam ułożyć i nie musicie się pierdzielić na przykład tak jak w innych pudełkach, że o dobra, to ten na pewno będzie tu, a później mówicie, że o jednak ten nie i tak dalej i tak dalej, wiecie o co chodzi. No ale ogólnie jeżeli chodzi o te buty, mega mega fajne, polecam, tym bardziej, że są jeszcze na przycence na Zalando oczywiście. Pamiętajcie, że Tommy Jeans, nie Tommy Hilfiger, tylko Tommy Jeans jak coś. Jeżeli ktoś by chciał je sprawdzić, czy tam sobie kupić, są to oczywiście męskie buty, żeby też nie było. Ja co prawda je kupiłem pod imprezę, bo idę za tydzień na 18, ale myślę, że też je będę raczej nosił. Co prawda denerwuje mnie to, że są one białe i będą się pewnie łatwo brudzić, no ale będzie o nie trzeba po prostu dbać. Zresztą ja dbam o ciuchy, o buty i w ogóle o cokolwiek, to także z tym nie ma akurat u mnie problemu, żebym o nie dbał, więc myślę, że raczej będą w dobrym stanie przez długi, ale to bardzo długi czas. Także co, ja wam dziękuję, widzimy się w kolejnych filmach, zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli wam się ten film spodobał, jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale, to niech zostawi oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach z mojego kanału i co, do zobaczenia w następnych. Cześć!